Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do rozgrywki. A mamy na tapecie dzisiaj grę Misja Alpha. Alpha Mission. Taka bardzo fajna, sympatyczna strzeleweczka. Gra pochodzi z automatów arcade, czyli nasza seria retro gier. Popatrzmy mniej więcej, jak wygląda rozgrywka może na początek. Bardzo przyjemna grafika. Dosyć taka no kolorowa, przyciągająca. Zobaczymy tylko, czy będzie 85 rok. SNK Electronics Corporation. Wydawca. No i tutaj mamy poszczególne statki. No dobrze, co by nie tracić czasu, wrzucamy sobie 3 kredyciki i startujemy! Startujemy na naszą misję. Czym się strzela? Tym się strzela. Aha, czyli mogę przytrzymać przycisk, nie muszę naparzać w niego. Nie mamy żadnych bomb, nie mamy niczego. Tylko po prostu samo strzelanie. No dobrze. Dobrze chociaż, że nie musimy tego przycisku maltretować i go wduszać, tylko wystarczy przytrzymać. To jest duży plus. Dosyć wolno ten nasz stateczek się porusza, jak pewnie widzicie. No ale co zrobić? Tego nie da rady zestrzelić. Myślałem, że się uda, ale coś nie bardzo chyba. Dziwne takie przemieszczające się. A to co? Coś, co bez wątpienia w nas strzela. No nie, no od początku zaczynam. Próbuję już na tym kolejnym etapie, no to mogło się to... No niedobrze. O! Błąd taktyczny. No patrzcie, w niektórych elementów nie mogę zestrzelić. Tylko to, co fruwa tak... czyli te statki przeciwnika, natomiast zabudowy infrastruktury nie da się nic z tym zrobić. No, próbujemy dalej. Próbujemy dalej. Jakoś wymanewrowałem, żeby ten stateczek nasz był troszeczkę szybszy, to by było o wiele lepiej. A to co to za cudak? No nie no. I co, od początku zaczynam? No masakra jakaś. Dlaczego nie ma kontynuacji od momentu, w którym żeśmy przerwali, no? Nie rozumiem podejścia, no ale... Nie rozumiem podejścia autorów gry. Gdyby zachowali kontynuację od momentu, w którym żeśmy utracili życie, no to... chyba byłoby to troszeczkę lepiej postrzegane przez konsumentów. Graczy, o, lepsze określenie.
No niestety. O. No ale co? Mogę kontynuować? Mogę. Tylko co to za kontynuacja? Skoro muszę zaczynać i tak dany etap od początku. No nie wiem, dziwi mnie to troszeczkę, że producenci tutaj nie dają szansy na taką prawdziwą kontynuację. A niestety nadziałem się. Mówi się trudno, żyje się dalej. No i zaraz powinien być, że tak powiem, ten stwór końcowy chyba. O ile dobrze pamiętam. O. O! Niestety. Nie dla psa kiełbasa. Nie udało się tym razem. Ojejku, nie no! Co jest? Ojejku, nie, koniec. Nie, jeszcze mam jedno. Statek, już nawet pogubiłem się, ile żeśmy żyć stracili. Oj. No. A korzystając z chwili okazji, zachęcam do lajkowania, subskrybowania, komentowania. No niestety. No dobrze, wrzućmy jeszcze sobie jeden może żetonik. Prawa, praktyka czyni mistrza, o tak, więc może trochę nabiorę wprawy po tych kilku rozgrywkach, tak, już nabrałem wprawy. Ojku, jejku. Oj, słabo, słabo.
muszę się bardziej postarać, skupić. No te statki, kurczę, przeciwnika zasuwają szybciutko. Natomiast my latamy stosunkowo wolno i to jest głównym problemem w tej grze, jak widzę. Bo żebyśmy troszeczkę byli szybsi, to by było luksus. A tak niestety w pewnych momentach może się nie udać odpowiednio wymanewrować z danej sytuacji. No ale nic na to nie poradzimy. Nie udało się. Ojejku, zaczepiłem. O, niewiele brakowało. O, no i nie udało się uciec. Gdyby był troszeczkę na statek szybszy, to pewnie by się udało. No i ostatni kredycik. Ale czekajcie, to teraz inaczej trochę wygląda. Chyba nie było kontynuacji, tylko zaczynamy już tak od samego faktycznie początku, wiecie? Nie wiem dlaczego. Trochę dziwne, no ale... O, ładnie, załatwiłem wszystkich. Tu też ładnie poszło. No nie ma żadnych bonusów za... jeżeli wszystkie zestrzelę w danej sekwencji wszystkich przeciwników. Trochę szkoda. No i te stwory dziwne. O! Tu trzeba się... O! Chciałem powiedzieć wykazać refleksem, ale mi się... Chyba ten refleks coś nie wyszedł. Ojej. Niedobrze. Ale może tu będzie lepiej. O! Niewiele brakowało. Oj, zaczepiłem znowuż. No niestety, zdarza się, jak widzicie. Zdarza się nawet najlepszym. Oczywiście żartuję w tym momencie, bo ja wcale nie jestem dobry w tej gry. No coś mi się tam udaje, ale mówię, rewelacji nie ma. O. Ostatni statek. Pamiętam jako dziecko, w czasach, kiedy te gry były, no że tak powiem, no na topie, wielokrotnie przyglądałem się na faktycznie
tych takich debeściaków, którzy rozwalali pulę, dochodząc w grze do końca. No, pewnie wydali wcześniej kupę kasy na to, żeby wyćwiczyć się. No a w dzisiejszych czasach możemy sobie grać za free. Ojejku, no koniec niestety. No tak, teraz można ewentualnie kontynuować, ale kontynuować nie będziemy. Zobaczymy, czy będzie wpis. Chociaż wątpię, 7640 punktów. No dokładnie, wpisu nie ma. To tyle ode mnie. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się i zapraszam do kolejnego filmu z serii Retro Gier. Cześć!